tutaj nic Mickiewicz, to byś z KCBR-ka nie będziemy puszczać. Ksiądz arcybiskup Sebastian Shaw z Pakistanu opowiada o dramatycznej sytuacji chrześcijan prześladowanych w tym kraju. W naszym dzienniku dodatek zdrowy styl życia. To jest pseudo-chrześcijanie, to nie są już prawdziwi chrześcijanie. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Na zegarach jest 10 minut po godzinie 13. Także zapraszamy, proszę Państwa, do programu Obudź się Polska ma. Nie daj Boże, jak tam trafił, no. Zabili go. Uczestniczyło w nim tylko i wyłącznie skrajnie prawicowe grupy. Zabili. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych mówił o tym dla portalu Washington Examiner. Prezes Polskiej Fundacji Narodowej Liberty Śląskiej oraz kapitan Jarosław Katorowski zaprezentowali w Wielkiej Brytanii jacht Isle of Poland, który w przyszłym roku będzie promował Polskę i służył do treningu elitarnej grupy najlepszych polskich żeglarzy. To były wiadomości w Radiu Maryja. Także proszę Państwa, to są stare. Dzisiaj przejdziemy do finansów już.